fotograficzna podróż twórcza Witolda Kucaja trwa już ponad pół wieku. Wystawa w Galerii Sztuki Współczesnej została otwarta z okazji 80. rocznicy urodzin artysty. Jest to bardzo ważna wystawa, ponieważ pan Witold jest nosorem polskiej fotografii. Jak sam tu wskazuje, na 80. rocznicę urodzin. Od 55 lat para się fotografią. Para się w sposób znakomity. Trzeba zaznaczyć, że ma na swoim koncie kilka nagród i wyróżnień, więc jest to artysta ceniony i doceniany, bardzo szanowany przez środowisko naszych fotografików. Na wystawie znajduje się około 70 fotografii. W pracach artysty dominuje pejzaż. Duża nastrojowość, romantyzm płynący z nastroju, z ujęcia. To jest chyba taka cecha bardzo charakterystyczna dla tego twórcy. Są też prace typowo w kanonie mieszczącym się fotografii. Czyli jest odpowiedni kadr, jest perfekcja wykonanego motywu, ale tamte fotografie to są fotografie, jest to charakterystyczne dla fotografii pejzażowej. No i jest te kilkanaście prac tutaj, które, tak jak zaznaczyłem, przywodzą dobrych mistrzów pędzla. Według Dariusza Kalety warto odwiedzić wystawę ze względu na pojawiające się w pracach rodzime motywy, takie jak morze czy plenery z najbliższych okolic. Jest duża różnorodność w ujęciu tematu i w ujęciu motywu, kontynuacja tego motywu w ten, a nie w inny sposób. Zapraszam szczególnie młodych ludzi, którzy parają się fotografią. No dzisiaj, wiadomo, jest dostęp do aparatów cyfrowych, nie okłamujmy się. Obecne komórki mają tak znakomite też aparaty w sobie, że część młodych ludzi już po prostu fotografuje komórkami, obrabia na Photoshopie i po prostu mogą kontynuować własną pasję, własne hobby w sposób znakomity. Już wkrótce fotografie Witolda Kucaja będzie można także oglądać na stronie Regionalnego Centrum Kultury. Teraz jednak można ją podziwiać na żywo w Galerii Sztuki Współczesnej do 22 maja.